Cześć, cześć, z tej strony Jerek82, witam was wszystkich serdecznie w kolejnym odcineczku z Satisfactory. Moi drodzy, jak możecie zauważyć, pewne zmiany tu nastały. Nawet bym powiedział bardzo duże, ale to nie jest projekt ukończony i na razie się tym nie będziemy zajmować. Miało powstać drugie piętro, ale niestety nie powstanie ze względu na chodzące wielkie niby słonie, niby żyrafy, nie wiadomo co to jest tak właściwie. Wychodzą mi przez ten magazyn, bo początkowo miało być tu wszystko rozbudowane, ale no tak jak mówię, że zaczęły mi tutaj łazić jakieś różne stwory, przenikają przez ściany i te wszystkie inne pierdoły, więc to pójdzie wszystko do zburzenia, dlatego postanowiłem zrobić trochę wyżej, trochę dalej. I zaraz wam wszystko pokażę. To nieco zrobiłem, ale nie wszystko, co bym chciał i nie tak, jak bym chciał. Niestety zajmuje mi to zbyt wiele czasu. O, a nie, będzie słabo, będzie widać. Proszę bardzo, tam zacząłem. Zobaczycie, bo za górką. Dobra, to zaraz wam pokażę, za chwilę. Ale... spadnę! Jasny gwint, dobrze, że mam te orzechy jeszcze. Dobra, moi drodzy, co się wydarzyło? Co się wydarzyło? Tu nie. Rozbudowałem sobie, co sobie rozbudowałem? To nie. Kateryt jeszcze nie, potrzebujemy szybko wodów. Właśnie, miałem iść po kateryt. Płatki kwiatków możemy zrobić, potrzebujemy 10, a tu będziemy potrzebować... Aha, dobra, weźmy kwiatki na razie. Weźmy kwiatki. Rozbudujmy sobie kwiatki. A, kwiatki 5 minut będą się budować trochę. Jak zbyt drogie. Co pod... Ej, to nie co? 250 śrubek i 250 tych. Jasny gwint. Dobra, to wam jeszcze zaraz pokażę. I chyba, że tu mam. Nie mam. A, w międzyczasie. Dobra, weźmy sobie jeszcze to. To sobie posortujmy. W międzyczasie, moi drodzy, utworzyłem takie coś, jak się nazywa pistolet. Skaner już był, ale go też zabiorę. To... co jeszcze? To jest? Kateryt. A my mamy? Ile w ogóle mamy coś katerytu? Mamy kateryt. O, to może kateryt sobie odblokujemy. Proszę bardzo. Ruda katerytu. To zróbmy sztabki na szybko. Tam potrzebowaliśmy ile? 50, nie? Dobra. I przy okazji, co my mamy tu, moi drodzy? Co możemy odblokować? Możemy odblokować skocznię i możemy odblokować niszczarkę, ale nie mamy druta i nie mamy tego. Ja, jak zwykle. Nie. Stop, wróć. Nie odskocznie, tylko niszczarkę. Wybierz cel. Ale mamy zrobione. To my sobie zrobimy to. Pyk. To co zrobimy, teraz poszukamy. 13 druta mamy. Dobra, dobra. Tu mamy jeszcze druta. Coś jeszcze potrzebowaliśmy, ale już nie pamiętam co. A. Orzechy. To musimy zabrać. Tak, 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 tak. Wszystko jasne. Go awesome. Mamy nowe te. Bierze. Niszczarka, a coś tam. I sklep. Nie wiem, co to jest. Czy wiem, mniej więcej. To bym chciał sobie odblokować. Tak zrobimy. Pójdziemy po śrubki.
Ale w międzyczasie chcę wam pokazać, co stworzyłem. A gdzie to było? To było tu. Kurde, dzisiaj zakręcony jestem. A, zrobiłem jeszcze tego elektroślimaki, tego żółtego. Potrzebujemy fioletowego. Żółtego znalazłem bardzo, nawet bym powiedział, tam. Tutaj zaraz, z brzegu. Tylko, że trochę wyżej. I odblokowałem. Co odblokowałem? Kwarc trochę odblokowałem, więc tak, kwarc. Nie. Tu organy obcych odblokowałem, tak. I dzięki temu mogłem tworzyć coś na zasadzie, moi drodzy, pistoletu. Tak to mniej więcej wygląda. O, pistolet na pręty. O, proszę bardzo, ładny pręt siedzi. Nie wiem, na ile on będzie skuteczny, ale w każdym bądź razie jakieś pręty są, tylko szkoda, że trzeba za każdym razem go ładować. Ile mam prętów? 18 i znikają mi te pręty. Ha? Dobra, ile jeszcze badania trwają? Tego nie mogę. Co ja robiłem? Kateryt chyba, nie? To jest zablokowane, bo potrzebujemy 50, a ja mam 50. Stop, wróć. Stop, wróć. Gdzie jest kateryt? Rozpocznijmy badania za 3 sekundy. Analiza ukończona, dziękuję. Teraz tak, co my mamy tutaj? Nowe części jakieś. I musimy teraz 100 drutów zrobić. Kurczaki. Nowe części możemy tworzyć. Czyli szybkowód jakiś. Dobra, czekajcie, bo mi tu musiało plumkać ważne wiadomości. Dobra, zobaczmy szybkowód. Ile się tego będzie robiło? 5, 10, 15, 20. Jeszcze trochę brakuje. Musiałbym pójść. Ale dobra. To nieważne. Odblokujmy jeszcze sobie odskocznie dzisiaj. Milestone reached. Several buildings aimed at nowe budynki, gdzie te nowe budynki? Sklepy. Dobra, kobieto, przestań mi gadać, ja wiem. Transport, o, proszę bardzo, odskocznia. Tylko teraz ta odskocznia jest jaka? Ta jest, wyrzuca cię do przodu, ta jest, wyrzuca cię w górę, ta jest... Wytwarza żelową substancję, zapewnia miękkie lądowanie, więc to jest całkiem dobre. Dobre bym powiedział. Ale tak, ja to nie. Organy obcych. Co my tu mamy? Żeby to odblokować, potrzebujemy. To mamy. Tu nie mamy grzybni jakieś istotnego. Ok. Potrzebujemy. I 2000 drutów. Dobra, to się załatwi. To w miarę. Musimy odblokować to i to. Dobra. Z katerytem musimy mieć sztatę. Chodniki odżywcze potrzebujemy, tu też jakichś wynalazków. To pewnie będzie na ten. Dobra, tu będzie fioletowy ślimak, tu będzie coś. Potrzebujemy 100 płytek. Oczywiście 100 płytek pewnie też nie ma, bo mam tylko 56, więc musimy dzisiaj poszukać kwarc. Więc pójdziemy za kwarcem. Pójdziemy, moi... I pójdziemy, moi drodzy, za siarką. Bo oprócz tego, że mi się tu stworzyło pewne coś, pistolet, tak? Mamy skaner. Proszę bardzo, skaner jest fajny, bo mamy w tej chwili, proszę bardzo, grzyby. Możemy znaleźć grzyby. Ale w okolicy grzybów nie ma. Możemy poszukać orzechy. O, orzechy są gdzieś w tamtym kierunku. Gdzieś tam. Albo na dole. Nie. Możemy jagody. O, jagody są tam. Silny sygnał.
Podejrzewam, że na dole. Elektroślimaki są gdzieś w tamtym kierunku. I w tamtym to by się nawet zgadzało, bo jak możecie spojrzeć na antenę, tu jest jeden elektroślimak. Tam jest drugi. I grzyby, no ale dobra. To jest to, więc dzisiaj... A, i... Nie, stop. Teraz patrzcie, co mi się tutaj dodało. Dodało mi się kwarc i dodała mi się siarka. Kwarc jest bardzo daleko stąd. O, proszę bardzo, 1182 metry, więc sobie tam pójdziemy. 1500, 1100, czyli tam będzie szybciej. Ale tak, co ja mam tutaj w ekwipunku, żeby pójść? 18 tego. A ja kwiatki miałem zrobić, właśnie. Gdzie są kwiatki? Kwiatki kwiatków. To żeby zrobić, potrzebujemy śrubki. Czyli jeszcze na szybko śrubki, a później... O, rakietę wraca, a później potrzebujemy kolorowych magazynków. Dobra, jeszcze szybko pójdziemy. Tu wam pokażę, co zrobiłem na górze. O, tak to zrobiłem. Jeszcze to nie jest podłączone, jeszcze to nie działa. Jest to w trakcie robienia. Na razie tylko pracuję na żelazie. Na razie pracuję na żelazie, o. Proszę bardzo, tędy będzie ładnie wchodzić. Tu jest jeszcze miedź, ale to jest niepodłączone. Na razie pracuję na żelazie, czyli tu mamy jedno żelazo. Tu mamy drugie żelazo. Tam mamy trzecie i w oddali czwarte i piąte, moi drodzy. Pięć fabryk żelaza mamy i teraz mamy tutaj ładnie wszystko podłączone. Już od razu zrobiłem siatkę energetyczną, żeby mi to nie zginęło. Tu mamy zrobione 5 pojemników. To jakieś taśmociągi. Wszystko stamtąd ciągnę. Jeśli chodzi o żelazo, żelazo jest podłączone. Tu mamy, moi drodzy, konstruktorów trochę. Później mamy kolejnych konstruktorów. I mam podzielone właśnie tutaj. Niektóre robią pręciki. Niektóre robią płytki. Na przykład ten. Te robią płytki. Te robią znowu pręciki. Czegoś mi tu brakuje. A, dobra, nie brakuje. Źle wam pokazuję, ale wam pokażę. Pierwsze konstruktory, bo mamy tak, najpierw piece, 10 piecy, później mamy trochę konstruktorów. Na przemian, płytki, pręty, dwa. Tak, 4 konstruktory z płytkami, 6 konstruktorów z prętami i później z tych prętów właśnie o te konstruktory, które stoją tu, będą nam robić śrubki. A ja potrzebuję śrubek. Oczywiście ten materiał, który tu jest, to jest tylko dostarczony. Proszę bardzo, tu mamy 100 płytek. A. Dobra. Tu mamy 100 płytek. Tu mamy śrubki. A tu mamy jeszcze w międzyczasie. Bo co jak co, jeszcze chcę tutaj zrobić, moi drodzy, wybudować sobie, proszę bardzo, monterów. I w jednym monterze można składać z śrubek i płytek, kable jeszcze wezmę, ze śrubek i z płytek, a dajmy więcej, ze śrubek i z płytek można składać taśmociągi i wirniki. Więc to sobie będziemy, tak powiem, testować. Dobra, spadnę. Nie spadajmy. Może tu se spadnijmy. O, tak oło. Mówię, powoli sobie buduję, powoli sobie testuję. Trochę tych... Tu rozebrałem to wszystko, materiał odzyskany. Gdzieś tam jest półpychany wszędzie. Brakuje mi trochę paliwa, więc trzeba będzie zrobić, znaczy trochę.
tego co wiem, to paliwo mamy tylko tutaj i tego paliwa jest bardzo mało. Więc trzeba będzie tutaj dorobić sobie, ale tak jak mówię, no budowanie może być nudne, bo to jednak trzeba spędzić ładnych parę godzin na przykład, żeby cokolwiek zrobić. O, zrobimy też 5 minut. Tego nie można. Tego nie można. Tego nie można, bo nie... O, a, tu jeszcze będzie potrzebować płytek. Aha, ha. Kwarcu. Idziemy po ten kwarc chyba. Chyba tak, tylko ja jeszcze bym chciał ewentualnie nośną wiertnicę sobie zbudować. Cztery. Dobra, cztery. Skaner mamy. Nadajnika. Mamy 4, 5, 10 nadajników w razie czego. Okidoki. I tak, to już mogę wyrzucić na razie. Osiemnaście. Starczy mi 18 prętów. A, bo ja chciałem, co ja chciałem? A, dobra, teraz ukończ windę kosmiczną. Kurczaki. Windę nie mamy. Płytek nie mamy, druta nie... O ja. Mamy nie to. Może zrobimy tu windę? To płytek. Druta gdzieś tu było. Druta mamy, ale weźmy. Coś jeszcze było do windy? 400 druta trzeba. O panie. O panie, ja całego druta chyba wyniosłem stąd. A nic? Całego? Naprawdę? Czterysta druta. No to grubo, to chyba nie... A może i po... Może se zbudujemy, nie? Płytek i druta jeszcze. Cze. Kabla 1045 na 1500. Kabel to mamy od groma i ciut ciut. Albo i nie. Nie mamy. Kabla mamy tu w skrzynce. To chyba postawimy jednak tą windę, żeby zobaczyć co trzeba będzie do odblokowania. No właśnie, tu mam skrzynki. Zobaczmy co mamy w tych skrzynkach. Mamy druta. Miedzianego. Sortuj. Co my mamy? Tu drut miedziany, tu drut miedziany, tu drut miedziany i tu drut miedziany. I tak, jeszcze raz. Winda. Potrzebujemy betonu i potrzebujemy płytek i potrzebujemy 400 i 200. Dobra. No niestety, na razie póki to jeszcze wszystko nie działa, bo zamierzam podłączyć to, znaczy podłączyć, zamierzam zrobić magazyn jako taki, gdzieś nie latać albo ewentualnie gdzieś sobie to później poprzenosić, no nie wiem jeszcze. Na razie, tak jak mówię, zajęłem się budowaniem tylko żelaza, miedzi jeszcze nie ruszałem. Miedzi nie ruszałem, a jeszcze wapień jest. O tak jak mówiłem wcześniej, że no niestety, ale trzeba na przykład przemyśleć pewne rzeczy, nie? Jak widzę, że tu w miarę możliwości coraz więcej się tutaj pojawia różnych ciekawych rzeczy. To już się zaczyna robić nieciekawie. Dobra. To ja miałem druta. Drut gdzieś był tu. 400 druta nam potrzeba. Kurde. Za mało.
Teraz co? Teraz będziemy mogli wybudować. To mamy, druta mamy, płytek, betonu, pincet. Kurde, nie zmieszczę tego. Dobra, to wyrzućmy na chwilę. Jasny gwint. Dobra, to wyrzućmy. Jeszcze stówę betonu. I stówę płytek. Dobra. Płytki ruszymy i budujemy windę, jeżeli się zmieści, oczywiście. Proszę bardzo, płytki są. Są. Wszystko jest. Windę budujemy na dole chyba, co? Czy tutaj? Mieści się mi tu? Piętro jest zbyt pochyłe. Ty sam jesteś zbyt pochyły, ty. Zejdźmy na dół. Na dole zbudujemy w takim razie. Co ja tutaj jeszcze tylko zostawiłem ciekawego? Nie wiem co. Dobra, nieważne. Zbudujmy windę i jedźmy po kwarc. Tu są na razie windę wybudujemy. Za mało środków. Jakich kurde za mało środków? Drutów. 1000. Nie. 500. Jest. Kurde, drutów mamy za mało. Żeby was normalnie. Kurde, tak to jest. Ale ja tu nic nie mogę już wyrzucić tak naprawdę, tego jednego. Aj, człowiek się stara, stara i się nie wystarał, dobra. Teraz można? Czego jeszcze brakuje? Coś tu oni mnie oszukują. Dobra, naruszenie, naruszenie. O! Jasny gwint. Ucie, dobra, to budujemy na dole. Gdzie tu jest wejście, wyjście? Dobra, załóżmy, że sobie postawimy ją tu, zobaczymy, co ona nam da. Powiem wam, że grubo to wygląda. No coś będzie produkować nawet, proszę bardzo, bo mamy trzy wyjścia chyba. Powiem wam. Fajnie to wygląda. Czemu to jest takie wielkie? Ja ta wieża skąd ona spadła? Z sufitu? No i co? Gotowe? Ready to go? Tu jest, co tu jest? Jakiś panel by się nam przydał. O, tu jest panel z tej strony, okej. Okay. Elevator. Potrzebujemy co? Projekt montażu, platforma. Zostawa odblokuje poziom trzeci i czwarty. Badaj surowce. O.
Aby to część pierwszego projektu, wyśle window kosmiczne, aby ukończyć fazę projektu montażu. Stawa poziom 3 i 4, czyli potrzebujemy 50 płytek. 50 płytek jest z wierników i z wzmocnionych płytek. Nie wierzę, naprawdę. Tu coś jest. Czy to jest tylko ten? Nie fundament? Trójka? Nie. Są jakieś taśmociągi. Coś ona będzie produkowała. Coś ona będzie produkowała, tylko teraz pytanie co? Analiza pistoletu. Pistolet odblokowany. Wszystko? Płatki? Nowe wyposażenie. Teraz to możemy odblokować. Rozpocznij badania. To sobie też zaraz zrobimy. Kolejną analizę. Super. Dobra. Czyli mamy. Tu mamy, tu mamy. 100 tych. To nie. Po kateryce pójdziemy. Mieć płytki to też byśmy mieli ładnie. Okno ekwipunku 5. Płatki, składniki to jeszcze nie. Ślimaki. Jeszcze ten kwarc mnie tu blokuje i blokuje mnie siarka. To jest węgiel, który posiadam. W małych ilościach? O, nie, 140. To ruda DMO, to nie wiem co to jest. Dobra, to teraz tak moi drodzy. Pistolet kolorów. Możemy stworzyć? Możemy. Ja bym sobie go stworzył. Dobra, zobaczymy co on daje. I kolorowy magazynek bym sobie stworzył. Z kwiatków, dlaczego by nie? Ok. Teraz tak, skoro ma sklep. Ej, to jeszcze przy okazji sobie wybudujemy, moi drodzy, sklep. Dzisiaj. Dlaczego by nie? The best store on the planet. Najlepszy, kurde, sklep, tak? Na planecie. No, pewnie tak, bo jedyny, to innego nie ma. Ale dobra, my mieliśmy, co mieliśmy zrobić? My mieliśmy nie to, tylko mieliśmy, moi drodzy... Ja bym sobie wziął pistolet na razie. Piłę też. Chociaż nie, piłę może zostawimy, bo piła nie wiem, czy mi będzie potrzebna na tą chwilę. Weźmy pistolet i weźmy to. Naciśnij R, aby przeładować. Proszę bardzo, mamy pistolet. Dobra, ładujemy. Teraz co? To na 100. Aaa, proszę bardzo, moi drodzy. Możemy sobie wybrać kolory. Niebieski, a na dole niebieskiego nie ma. Wszystko jest szare. A mogę edytować to? Proszę bardzo, nawet każdy kolor można edytować. Kto jaki sobie chce. Ale jaja, co? Anuluj. Pomarańczowy, to jest w standardzie. Różowy. Ja bym taki zielono-oczojemny dał. Da się? A dół też można malować, czy nie? Będzie o. Czarny? Albo różową bazę, co? O, dobra. Okej. Tak jest. Dobra. Co możemy przemalować? Główną bazę, co? Co miało być? To, ten kolor. Co? To nie jest przemalowane.
Oni mnie oszukują. Sklep na niebiesko. Dlaczego? To ja chciałem. Wybierz kolor. Dobra. Proszę bardzo. Czerwone. 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 Ale fajne ty. A słupy? Ej, słupy też można. Ale jaja. Ej, to jest dobry pomysł. A czemu zielony jest ten? Zielony? Ej, to jest dobre. To jest dobre. To mi się zaczyna podobać. Wiecie dlaczego? Z bardzo prostego powodu. Sobie będzie można fajnie sekcję porobić, pomalować. A kontenery? O, kontenery najważniejsze. Proszę bardzo. Będzie wiadomo, żelazo, miedź. Na przykład sobie wybierzemy, nie wiem, żelazo takie. O, i tu będzie żelazo. Na przykład miedź może być pomarańczowa. To niech będzie. Co tam jeszcze będzie? Kateryt jakiś, załóżmy. Kurczę, elegancko. To mi się podoba, dobra. To mi się podoba. Ale na razie pistolet sobie zostawimy, bo mi chwilowo nie będzie potrzebny. Gdzie ja te wszystkie narządy mam. Najpierw trzeba zrobić tak, narząd pistoletu trzeba wyrzucić. Tu sobie zostawimy piłę w razie czego. Pistolet, piła. Tyle, dobra, ja bym chciał pistolet. Tu. To sobie wyrzucimy, gdzie jest pistolet. Pistolet i 10 płytek, tak? Teraz jedna rzecz, która mnie bardzo mocno interesuje. Właśnie, stop, wróć, bo tu mucha, czyli 50 tych musimy zrobić. Więc otworzymy to dzisiaj, moi drodzy. No jak ja to mam zrobić? Ha, ha, ha. I muszę tam dorzucić, po prostu to się samo zrobi. Nie, chyba co? Nie bardzo kumam. Potrzebujemy z wirnika zrobić i z płytki. O, jeszcze noc się zaczyna, nie wierzę. Chciałem iść na poszukiwania. Wirnik mamy, płytki mamy. Ale co dalej? Podejrzewam, moi drodzy, że musimy coś tu odblokować. Tylko teraz pytanie, co? Nie wiem, czy to przypadkiem nie to. Wtedy mi się odblokuje coś następne, nie? Albo to. I potrzebujemy kwarcu. No właśnie. Nie widzę, żeby tu mi się coś nowego pokazało. Co nowego mi nie pokazało. Oprócz odskoczni. Chyba, że tu. Nie. Tutaj mamy wszystkie narządy plus pręty i magazynek. Czyli coś tu jest zepsute. Czy zepsute? No może nie tyle, że zepsute, tylko po prostu trzeba to odblokować. To jeszcze w takim razie... Ucie, panie. Jasny gwint. Teraz. Naprawdę. Dobra, przejrzyjmy, co oni nam tu dają, moi drodzy. Dają nam jakieś metalowe ściany na taśmociągi razy 3, razy 2, razy 1. Nawet całkiem fajne. Tu mam ściany jakieś... ale drewniane, tylko że to patrzcie, 7 biletów kosztuje, 5, 4, 2, 9, pojedyncze okno, obramowane okno, okno panelu, wzmocnione okno, o kurde.
A w dodatkach, co mamy w dodatkach? Uchwyt ścienny na taśmociąg. Ej, to będzie można, kurde. Ty, to jest fajne. Patrzcie, to jest fajne, bo będzie można postawić ścianę i wzdłuż ściany postawić. To. Ale czemu to, kurde, w sklepie jest? Co mamy? Uchwyt ścienny na hipertuby, na rurociągi hipertuby. Co to będzie? Co to jest? Zapowiada się ciekawie. Na gniazdko elektryczne, czyli już nie będę mógł ciągnął słupów, tylko będę mógł, znaczy słupów, no będę musiał pociągnąć, ale żeby przejść ze ściany do ściany, to sobie pociągnę gniazdko i jest po zawodach, nie? Podwójne gniazdko ścienne. Fundamenty. To paczka ćwierć rur. To też jest całkiem ciekawe. Tu mamy jakieś dziwne, tu mamy, nie wiem co to jest, jakieś filary. Podwójne rampy. Pakiet odwróconych ramp, o proszę bardzo. Pojazdy. Wózek. Wózek jest dobry. Kiedyś go testowałem na live. Super jest, jak się rozkłada ten kogut. No, przekozak. Organizacja. Co mamy? Fabryczne poręcze. Proszę bardzo. Jakieś nawet schody. Schody lewe, schody prawe. Przejścia. Grubo. O, posągi. Po co komu posągi? To chyba tylko, żeby sobie wybudować. No, ten mi się podoba. Pewnego wieprza. Patrzcie. O, to już niepokojące stworzenie. Właśnie, te o stwory mi chodziły. Pieszczurka strzela ogniem, ten kurde lata jak dzikus. A co mamy dalej? Wyposażenie. Proszę bardzo, nadajniki możemy sobie kupić, możemy kubek sobie kupić, możemy sobie kupić pakiet amunicji i możemy sobie kupić pakiet kolorowej amunicji. Części, ale patrzcie. Biomasa. Za jeden ticket. Ty, to się nie będzie opłacało, kurde ten. Za dwa tikety. Tylko ciekawe, dobra, wszystko fajnie, ale ciekawe, jak ten, jak to będzie wyglądało, nie? Dobra, czekajcie chwilę. Dobra, jestem, ważne telefony. Mamy częściej, za jeden ticket mamy 200 biomasy, a za dwa tikety mamy... Za jeden ticket, czekajcie, a jakbyśmy... Ja jestem ciekawy, jak to w ogóle wygląda. Paliwo stałe za 10... 10... nie. Za... Tego mam... O, z jednego zwierzaka mamy 200. Czyli jakby mi się to robiło za 8... 8 biomasy by mi dało 10 paliwa. No ale ciekawe teraz, jak te etykiety działają. To może byśmy wybudowali sobie tą niszczarkę przy okazji. Aha, tylko trzeba mieć najpierw surowce, żeby to wybudować. Ja bym tak z ciekawości po prostu zobaczył sobie, co? Ja, tylko teraz... Co ja tutaj mam? A, nic nie mam, kurde, nie ten guzik. Tu mamy. O. Teraz zobaczmy tą. Kurde, ta niszczarka też jest taka gruba. No ale dobra, zobaczmy. Zobaczmy to. Brak zasilania. No dobra, to ja wiem, że brak zasilania. Okej. A ile ona potrzebuje? Nie wiadomo. To byśmy może zrobili tak. Stąd byśmy puścili do niszczarki, ok. Teraz tak, to byśmy sobie usunęli. No w sumie. A teraz jakbym zobaczył. Kurde, a nie, to tak nie działa.
Dobra, to zrobimy sobie. Ty, nie mam paliwa. Ale stop, wróć. Tu mamy jeden, a tu mamy jeden. Dobra. Weźmy sobie, włączmy tylko tą jedną, nie? Działa? Działa. 4. Działa, działa. Działa. Punkty do następnego. O kurde, potrzebujemy 1000 punktów za jeden kupon. Łacie panie. Dobra, czyli potrzebujemy na przykład, nie wiem. Co my tu potrzebujemy? Dobra, załóżmy kontener. I załóżmy tu, dajmy. Patrzmy, jak to będzie. 0 na minusy. Zobaczmy z tego, jak to będzie nam to wyglądało. No i co? Nie mam prądu. Brak zasilania, żeby was, kurde. To idzie tam dalej na wszystkie te elementy. Brak połączenia. Idzie czy nie idzie? Idzie. Niszczarka idzie? Idzie. Czyli to nie jest tak łatwe, jakby się wydawało. Patrzcie. To było ile? 108 chyba, nie? 6. 6 na minutę. Dobra, to zrobimy jeszcze inny myk. Damy szybszy taśmociąg. Się zwiększa. Nie, no też 6 na minutę. Nie, no coś idzie szybciej, nie? Czyli patrzcie. To nie jest takie hop-siup, jakby się wydawało. Dobra, to pójdźmy jeszcze, damy na przykład... Tu gdzieś były te kable chyba. Tu nie. No do przodu. Nie, tak, tu też nie. Dobra, dajmy. Zobaczmy to. Skończyły się kable. I skończyło się... Skończyło się, no dobra, czyli za 108. Dobra, dajmy te. Albo jedno sobie zostawię. Ja chcę zobaczyć, jak to będzie działało tutaj, moi drodzy. Czy to za każdy 1000? To trochę lipa, nie? Idzie 0,0. Tak, za każdy 1000 dostajemy jeden kupon. Okej. To niech se to idzie, dobra. Czyli tu możemy tak robić biomasę. To by nawet się 50 rama mu za 4000. I tu mi się to tak naprawdę. Jedynie, co ta niszczarka, to by się nam opłacało. Tylko ile ona potrzebuje prądu, bo nie ma tu nigdzie pokazana ilość prądu. Ona coś może jeszcze wymontowuje się? Nie. Można wejść na górę nawet, proszę bardzo. O, nawet jeszcze na wyżej.
jakieś lasery, to lepiej może zejdę. To jest fajne. A czekaj, ta, czekaj, ta. Pojazd ile... O kurde, 10 tych punktów kosztuje. Jasny gwint. 10 tych. 10 tiketów. A ja mam jeden dopiero. Tu mamy... To trochę potrwa. Dwa. Powiem wam, że to jest, kurde, fajne rzeczy. Tego nie chcę. W części, no, tylko biomasa, ale to nie wiem, czy mi się opłaca ta biomasa. To by mi się opłacało nawet. Bierniki, produkty ropopochodne nie mamy, posągi. Posągi, patrzcie. Kurde, czemu one takie drogie? Po 50, po 200. Co? Złota nakrętka. 1000 punktów, 1000 tiketów. Chyba was brzydko nie powiem. 1, 2, 6, ok. Pojazdy 10, ok. I tu jakieś tam rampy. No dobra, sobie to może kiedyś tam popatrzymy. Jak to wygląda, jak zdobędziemy odpowiednią ilość punktów. Odpowiednią ilość tiketów, bo mamy na razie tylko 2-3. Zaraz będzie. Czyli z jednego takiego druta daje nam... Co można byłoby jeszcze tu zrzucić? Dobre pytanie. Nic, dobrze, moi drodzy, ja sobie tutaj coś tam jeszcze porobię, pocuduję mniej więcej. W każdym bądź razie dzisiaj wybudowaliśmy dużo ciekawych rzeczy, ale chyba najważniejszą rzeczą jest ta winda. Przynajmniej dla mnie. Znaczy i tak, i nie, ze względu na to, że mam już coś. Coś już mam, coś można robić. Ja może to jest to. Ja może źle to robię w ogóle. Może ja to źle robię tak w ogóle. Że tu trzeba byłoby postawić dwa kontenery. Ja źle to wszystko robię, źle cuduję. Dobra, załóżmy dwa kontenery. Teraz tak. Do jednego wrzucimy 10 tego, a do drugiego wrzucimy... No niech będzie i 100. Damy szybkie... Szybkie taśmy. Może to tak zadziała? Wady surowce. Gdzie ja mam to wrzucić? Czy to tu mam wrzucić? To potrzebuje prądu? Dobre pytanie. Albo mam po prostu nieodkryte jakieś kurde elementy i to może być... Zobaczmy, czy mogę podciągnąć prąd pod to. Nie można. Nie, to się nie da podłączyć. I niestety... Muszę ukończyć. Ukończyć płytki. Ale nie mogę ich zrobić. Nie mogę ich zrobić. Dlaczego? Bo podejrzewam, że... 4 bilety, wow.
Podejrzewam, moi drodzy, że nie mogę zrobić ze względu na to, że nie mam któryś badań odkrytych. Teraz pytanie, których? Ślimaki chyba nie. Wydaje mi się, że to. Kryształowy oscylator, co on daje? Znam mechanizm wibracji do tworzenia sygnału elektrycznego w określonej częstotliwości albo w siarce. Co to daje? Materiałów wybuchowych i magazynków. Coś mi się wydaje, że muszę odkryć jakieś badania, a więc potrzebuję jakieś elementy, których nie mam. Ale to nic, to będziemy się tym zajmować, moi drodzy, w kolejnym odcinku, a na dzień dzisiejszy zakończymy ładnym widokiem na windę. Zobaczymy. Dobra, trzymajcie się na razie, do zobaczyska, hej, hej.